Drodzy studenci, to przede wszystkim jest wasza uroczystość. Szanowni Państwo, już tradycyjnie inauguracja roku akademickiego jest momentem podsumowań i spojrzeniem w przyszłość. Był to rok ogromnie ważny dla szkolnictwa wyższego, rok dyskusji nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym, tak zwaną ustawą 2.0. Została ona zakończona w dniu 1.08 podpisem prezydenta Rzeczypospolitej i wchodzi w życie z dniem 1 października roku 2018. Będzie ona źródłem głębokiej reformy szkolnictwa wyższego, przed którym stawiane są trzy zasadnicze cele. Intensyfikacja badań naukowych, podwyższenie jakości kształcenia i współpraca z gospodarką narodową. Zapisy ustawy wymagają wielu nowych działań, zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i naukowym. Niejako wyprzedzając podpisanie ustawy, podjęliśmy je już w mijającym roku akademickim, notując na tej drodze zdecydowane osiągnięcia. W zakresie intensyfikacji badań naukowych warto zanotować, iż wyraźnie wzrosła liczba realizowanych w Politechnice naukowych projektów badawczych. Znacznie wzrosła średnia ocena dorobku naukowego, na niektórych wydziałach nawet o 30%. A ostatnia ewaluacja jednostek naukowych wykazała, iż wszystkie wydziały Politechniki utrzymały swoją dobrą pozycję, zachowując prawa do doktoryzowania i habilitowania. Rozwój naukowy niewątpliwie jest źródłem wzrostu jakości kształcenia w myśl humboldtowskiej zasady jedności badań i kształcenia. W tym duchu, rozwijając naukę, uruchomione zostaną cztery nowe i nowoczesne specjalności. Modele informacji o budynku, tak zwany BIM na kierunku budownictwa, teleinformatyka, inżynieria proekologiczna oraz komputerowe systemy sterowania i pomiarów, co wpłynie niewątpliwie na jakość kształcenia mierzoną stopniem dostosowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy. Ta ostatnia specjalność została utworzona pod kątem przyszłej współpracy z Głównym Urzędem Miar i jego laboratoriami. Mając na uwadze działania Politechniki na edukacyjnym rynku międzynarodowym, po raz pierwszy uruchomione zostają studia w języku angielskim na dwóch wydziałach: mechatroniki budowy maszyn oraz elektrotechniki, automatyki i informatyki, spełniając oczekiwania studentów aplikujących z wielu krajów świata. Politechnika Świętokrzyska jako jedyna uczelnia techniczna regionu musi stać się stymulatorem i zapleczem naukowym dla rozwoju nowoczesnego przemysłu województwa, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe czasy dają nowe wyzwania. Jak już wspomniałem, od szkolnictwa wyższego oczekuje się nie tylko kształcenia i badań naukowych, ale także innowacji. Stąd też bardzo istotnym jest zdecydowanie zaangażowanie się Politechniki na tym polu. W tym zakresie będziemy intensywnie rozwijać współpracę z przemysłem mającą na celu jego naukowe wsparcie oraz transfer technologii. Niezbędnym na tej drodze jest także tworzenie innowacyjnych firm z udziałem młodych pracowników oraz studentów, tak zwanych startupów. Ważnym elementem w tej działalności jest współpraca z Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, z którymi to instytucjami podjęliśmy ścisłą współpracę. To w murach Kieleckiego Parku Technologicznego młodzi innowatorzy zakładają innowacyjne firmy. W rozwoju talentów młodych ludzi, w spełnianiu ich marzeń do tworzenia, istotną rolę odgrywa także działalność kół naukowych. Cztery z nich w minionym roku akademickim uzyskały spektakularne sukcesy. Koło Impuls, uzyskując trzecie miejsce w University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych i pierwsze miejsce w European Rover Challenge w Starachowicach w zawodach łazików marsjańskich. Koło Klaxon, uzyskując jako debiutant w tym roku pierwsze miejsce w wyścigach bolidu elektrycznego w Bydgoszczy
i trzecie w głównych zawodach w Poznaniu. Koło Arystoteles, uzyskując pierwsze miejsce w konkursie Banrisk, Liga Akademicka. Koło XOR, uzyskując drugie miejsce podczas maratonu programistycznego Hekaton Idea Kielce. Pokazując możliwość i umiejętność naszych młodych kolegów i koleżanek. W nowych, nowoczesnych laboratoriach musi rozkwitać działalność naukowo-badawcza, a w szczególności działalność o charakterze interdyscyplinarnym, ukierunkowana na potrzeby przemysłu. Jesteśmy jedyną uczelnią techniczną w regionie świętokrzyskim, uczelnią mocno z tym regionem związaną i uważam, iż naszą rolą jest naukowo-techniczne wsparcie województwa oraz pełnienie funkcji jego zaplecza badawczego i laboratoryjnego. Rezultatem naszych wysiłków w tym roku było uzyskanie pod koniec roku 2017 i podjęcie realizacji na początku roku 2018 projektu CENWIS, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, RPO. Wartość projektu ogółem to jest 75 milionów złotych, a okres realizacji lata 2018-2020. W ramach projektu planowana jest modernizacja 6 laboratorium istniejących w strukturach PŚK, które zostaną zmodyfikowane i doposażone aparaturowo oraz budowa nowych 6 laboratoriów. Pierwsze skutki uruchomienia tego projektu mogliście Państwo zobaczyć w postaci przebudowywanego parkingu, który będzie zadaszony z wykorzystaniem elementów fotowoltaicznych, czy też budowa hali na zapleczu Politechniki, gdzie widać już słupy pod pierwsze piętro. Swym zakresem rzeczowym projekt CENWIS obejmuje rozbudowę istniejącej hali laboratoryjnej numer 4, budowę węzła komunikacyjnego, też Państwo mogli oglądać, budowę na parkingu głównym konstrukcji wsporczej pod instalacją paneli fotowoltaicznych, budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także gromadzenia energii, instalację turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych oraz budynku dydaktycznym CENWIS, dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej na potrzeby 12 specjalistycznych laboratoriów badawczych. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy w stanie zainwestować około 10 milionów złotych już. Jest to całkowicie inny projekt, aniżeli dotychczasowe. Jego wskaźnikiem rezultatu jest wartość współpracy z jednostkami przemysłowymi. Jesteśmy przekonani, że działania te wzmocnią rozwój przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego. Drugim bardzo ważnym dla rozwoju województwa świętokrzyskiego projektem, który chce włączyć się Politechnika Świętokrzyska, jest projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który ma być realizowany również w ramach tzw. RPO, a którego realizację przewiduje się w latach 2019-2023. Ogólna wartość projektu jest to około 200 milionów złotych, proszę Państwa. Projekt przewiduje budowę nowoczesnej przestrzeni laboratoryjno-badawczej polegającej na zlokalizowaniu w Kielcach zespołu obiektów oraz nabycie nowej i rozbudowanie istniejącej aparatury pomiarowo-badawczej na potrzeby Głównego Urzędu Miar. Bardziej szczegółowo o projekcie będziemy już dyskutować później. W ramach projektu Campus planuje się wyposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt, co na to stanowić będzie zaplecze niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.
oraz posłuży to do rozpowszechniania na szeroką skalę wyników takich działań poprzez dydaktykę, otwarte bazy danych, otwarte oprogramowanie oraz publikacje i transfer wiedzy. W ramach projektu planuje się utworzyć jednolity kampus skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, ściśle współpracujących w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo w ramach wybudowanej infrastruktury laboratoryjno-badawczej będzie świadczone odpłatne usługi dla przedsiębiorców i przemysłu obejmujące badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wzorcowanie, ekspertyzy oraz opinie, inne prace zlecone. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum Główny Urząd Miar Politechnika Świętokrzyska przy współwłasności w proporcjach 79:21, w ramach którego beneficjentem części niegospodarczej będzie Główny Urząd Miar, a części gospodarczej Politechnika Świętokrzyska. GUM to jedyna instytucja w kraju, która posiada wzorce najwyższej dokładności. Stanowi on jednostkę nadrzędną pośród pozostałych laboratoriów metrologicznych. Poprzez posiadanie i utrzymywanie wzorce zapewnia spójność pomiarową na terytorium Polski. Posiadane wzorce zapewniają najwyższy w kraju poziom dokładności i stanowią referencję dla pozostałych laboratoriów, urzędów i zakładów produkcyjnych. Są gwarantem utrzymania stabilności i trwałości polskiego systemu metrologicznego. Jest to projekt o bardzo dużym znaczeniu, nie tylko dla Głównego Urzędu Miar, ale także dla województwa świętokrzyskiego i jego środowiska akademickiego, a w tym dwóch największych uczelni, Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Województwo uzyskuje kampus laboratoryjny o międzynarodowym znaczeniu, a nasze uczelnie możliwość współpracy w laboratoriach na światowym poziomie i świadczenia usług badawczo-rozwojowych dla przemysłu, a także możliwość realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych na skalę międzynarodową, współpracę naukowo-badawczą czy zatrudnienie absolwentów. Politechnika została włączona do realizacji projektu dosyć późno. Punktem zwrotnym było spotkanie, na którym zostaliśmy zaproszeni w końcu maja 2018 z udziałem wojewody świętokrzyskiego, pani Agaty Wojtyszek, przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz posłów na Sejm Rzeczpospolitej pani Anny Krupki i Marii Zuby, na którym podjęto decyzję o przystąpieniu Politechniki do projektu. Przygotowana w oparciu o wspólne ustalenia z początku czerwca 2018 złożona tak zwana fiszka została oceniona bardzo dobrze i program został wpisany do kontraktu terytorialnego. Jestem przekonany, iż mimo okresowych zahamowań będziemy mogli złożyć wymagane dokumenty w czasie na dobry projekt, który uzyska dofinansowanie. Nie rezygnując z aspiracji ogólnopolskich czy europejskich, jesteśmy, jak już wspominałem, uczelnią za głęboko zakorzenionym w regionie. Zdecydowana większość naszych studentów pochodzi z regionu świętokrzyskiego i zdecydowana większość znajduje w nim pracę. Mogę zapewnić, iż nasza młodzież uzyskuje wiedzę nie gorszą niż młodzień tak zwanych renomowanych uczelni. Jest to zasługa naszej kadry, której rozwój będziemy nadal wspierać. Tym niemniej już od paru lat spada liczba studentów. W chwili obecnej w Politechnice mamy około 6 tysięcy studentów, nabór był podobny do roku poprzedniego, co jest niewątpliwie wpływem niżu demokratycznego. Stąd też ogromną rolę odgrywa promocja uczelni. Ogólną reklamę uczelni opartą o standardowe informacje w środkach masowego przekazu, spotkania w szkołach, na imprezach targowych, na masowych imprezach sportowych czy podczas występów zespołów,
zespołów zastąpiliśmy nowoczesną informacją uczelni i ich walorach skierowaną bezpośrednio do potencjalnych odbiorców, przyszłych studentów. Istotną rolę odgrywają w tym także media społecznościowe oraz studio telewizyjne znajdujące się na uczelni. Naszym celem jest pozyskanie studentów dobrze przygotowanych i widzących swój cel życiowy w uzyskaniu wykształcenia politechnicznego. W tym prowadzeniu kampanii informacyjnej zaangażowaliśmy młodą i dynamiczną kadrę, umiejącą dotrzeć do młodego pokolenia. Wykorzystujemy także wiedzę i doświadczenie organów samorządu studenckiego i samych studentów. W tym momencie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i zapał oraz przypomnieć takie działania skierowane do najmłodszych i do najstarszych jak Dzień Dziecka, podczas którego prezentowaliśmy nasze laboratoria. Utworzenie Politechniki Dziecięcej, gdzie na ten rok zapisało już się 210 dzieci. Akcja Polibus, skierowana do uczniów szkoły województwa, którzy mogą zwiedzić i zapoznać się z naszą uczelnią. Czy goszczenie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Uczelnia jest dla studentów inna i winna zapewnić im nie tylko dobre wykształcenie, ale także warunki do nauki, możliwość ciekawego spędzania czasu, wolnego czasu, wypoczynku i sportu. Czynimy i będziemy czynić starania, by te zadania wypełniać jak najlepiej. Pozwolę sobie wspomnieć tylko dwa wspaniałe wydarzenia z minionego roku akademickiego. To piąty przegląd chórów akademickich Święty Krzyż 2018, w którym wzięło udział rekordowa liczba 7 chórów akademickich. Koncert finałowy wszystkich chórów razem w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu był niezapomnianym wydarzeniem. Za współpracę i możliwość organizacji tego koncertu galowego w Bazylice chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce ojca Krzysztofa Jamroży z Sanktuarium na Świętym Krzyżu, ojcu superiorowi Zygfrydowi Wiecha, Omi, i ojcu superiorowi Marianowi Puchale, Omi. Mistrzostwa, drugim takim wydarzeniem były Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet do lat 18, które odbyły się w Kielcach i były organizowane przez Urząd Miasta Kielce w hali Legionów i w hali Politechniki. Ich organizacja i przebieg były bardzo wysoko ocenione zarówno przez sportowe władze polskie, jak i międzynarodowe. Organizacja mistrzów w Politechnice i przygotowanie hali wymagało wielomiesięcznego wysiłku naszych pracowników i studentów, od sprzątaczek poprzez instruktorów i informatyków po władze uczelni, za co chciałbym z tego miejsca im wszystkim serdecznie podziękować. Wydarzenie to dla mnie miało szczególnie emocjonalne wartość. Tak się złożyło, że w poprzedniej mojej kadencji sformułowaliśmy wytyczne projektowe i zapewniliśmy sposób finansowania tej hali. Została ona wybudowana całkowicie z funduszy uczelni, bez żadnego wsparcia zewnętrznego. Wtedy pamiętam, iż w momencie dyskusji nad projektem padło stwierdzenie. Po co wam ta hala? Przecież nie będziecie w niej organizować zawodów międzynarodowych. Spotykając tą samą osobę niedawno, mogliśmy powiedzieć, a jednak w tej chwili odbyły się Mistrzostwa Świata. Warto było. W swoim wystąpieniu przedstawiłem jedyne wybrane elementy świadczące o dynamicznym rozwoju Politechniki. Mimo różnych trudności, w tym finansowych, był to rok dobry, dający dobre perspektywy na przyszłość. Powstaje pytanie, co dalej? Na pewno podjęte działania rozwojowe będą kontynuowane. Rozwój naukowy i badawczy, rozwój kształcenia, współpraca z przemysłem, realizacja projektu CENVIS, uruchomienie i realizacja projektu Campus. Planowane jest także dokończenie modernizacji domów akademickich, modernizacji tzw. stołówki na obiekt wielofunkcyjny z przeznaczeniem na rozwój klubu studenckiego, miejsca dla kół naukowych, organizacji kursów,
pomieszczeń na porady prawne, sale dyskusyjne itd. Czy budowa stadionu, na który w tym roku nie dostaliśmy dofinansowania, mimo zdecydowanego wsparcia uzyskanego od prezesa Malinowskiego i prezesa Kraśnickiego. Wspomniane tu wybrane działania mają zapewnić rozwój politechniki. Osiągnięcie tego celu będą służyć zmiany organizacyjne, zwłaszcza w świetle przepisów ustawy 2.0. Zdecydowanie niezbędnym jest zorganizowanie nowoczesnej i efektywnej struktury organizacyjnej badań i kształcenia, struktury przystającej do rozwiązań światowych w tym zakresie i dającej szansę dalszego dynamicznego rozwoju. Tą drogą idą wszystkie znaczące uczelnie. Kończąc swoją kadencję za 2 lata, chciałbym pozostawić po sobie uczelnię nowoczesną i przystosowaną do nowych wyzwań. Szanowni Państwo, nasze osiągnięcia i zamiary mogłem w tym wystąpieniu przedstawić jedynie fragmentarycznie. Mam nadzieję, że widać było, iż mamy ambitny plan dalszego rozwoju Politechniki. Rozwoju dotyczącego jakości kształcenia, badań naukowych, innowacji i współpracy z przemysłem. Chcemy współpracować z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, zarówno miasta, jak i regionu. Jesteśmy uczelnią mocno tu zakorzenioną. Mamy wspaniałą młodzież, z którą i dla której będziemy pracować. We wszystkich naszych działaniach czuliśmy pomoc i życzliwość władz wojewódzkich, władz samorządowych, władz miasta Kielce i naszych przyjaciół w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za tą pomoc i życzliwość chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce wojewody, pani Agaty Wojtyszek, pana marszałka Adama Jarubasa, pana prezydenta Wojciecha Lubawskiego, pani Renacie Janik i nieobecnemu tu panu Piotrowi Ziółkowskiemu. Chciałbym podziękować posłom i senatorom Ziemi Świętokrzyskiej za ciągłe wsparcie, zwłaszcza w okresie pracy nad konsorcjum z Głównym Urzędem Miar i projektem Campus. Razem z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego budujmy Kielce Akademickie. Miasto, w którym zdobywa się wiedzę, czy z którego wyjeżdża się po wiedzę, ale przede wszystkim miasto, do którego się wraca. We wszystkich działaniach mogłem liczyć na współpracę z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Za bardzo dobrą współpracę chciałbym Wam serdecznie podziękować. Tak naprawdę to wszystko, co robimy, robimy dla Was, studentów. Na zakończenie chciałbym zwrócić się do studentów, w tym szczególnie studentów pierwszego roku. Chciałbym Wam pogratulować wyboru uczelni. Jestem przekonany, iż wkrótce zauważycie, iż był to wybór trafny, a przekazywana wiedza umożliwi Wam atrakcyjną pracę oraz dalszy rozwój osobisty. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do jak najlepszego i jak najbardziej efektywnego studiowania. I to do Was kierujemy nasze plany, o których wcześniej mówiłem. Mam nadzieję, iż dzięki naszej pomocy i intensywnej pracy wkrótce zrealizujemy swoje marzenia. W nowym roku akademickim życzę wszystkim studentom Politechniki Świętokrzyskiej pomyślności w studiowaniu, a także radości w życiu studenckim, tak by spędzony u nas czas był wspominany jako najlepszy okres życia. Pragnę także przekazać najlepsze życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej oraz wszelkie pomyślności w życiu osobistym wszystkim pracownikom naszej uczelni. Na zakończenie chciałbym prosić, by spojrzeli Państwo jeszcze raz na zaproszenie i powtórzyć spostrzeżenie jednego z posłów wyrażone na European Rower Challenge w Starachowicach. Niejako symbolem tego zaproszenia nie są insygnia rektorskie, budynki czy czarownica na miotle, lecz właśnie marsjański. Chciałbym i wierzę, że w przyszłości naturalnym symbolem województwa i Politechniki staną się innowacje i nowoczesne technologie. Dziękuję bardzo.